Jezus ukazany na kartach dzisiejszej Ewangelii zachowuje się konfrontacyjnie i jest niegrzeczny. Jeśli wspólnota chciała nam pokazać takiego Jezusa, który psuje dobrą atmosferę, specjalnie pomija pewien rytuał, który dla gospodarza jest ważny, to na pewno dlatego, że jest to echo zarówno samej konfrontacji Jezusa z prawem takim, jakie zastał za swojego życia, jak i jest to echo dyskusji chrześcijan, którzy między sobą również dyskutowali, w jaki sposób zachować się wobec prawa. Ta dyskusja jest niezwykle istotna, ponieważ ton Jezusa jest konfrontacyjny. Pozwólcie, że diakon mówiący homilię też trochę pozwoli sobie na małe prowokacje. Zobaczmy, czym jest prawo w religijności pogańskiej, czy w ogóle w religijności, a jak przeżywają prawo chrześcijanie, bo pomiędzy jednym a drugim jest ogromna różnica. Pierwszy punkt, jakim chcę się skupić, to, że prawo w religii pogańskiej w różnych religiach w sumie strzeże jakiegoś dualizmu, czyli podziału na sakrum i profanum, na świat święty i świat nieczysty. Prawo zwiększa dystans pomiędzy człowiekiem i bóstwem. W chrześcijaństwie mamy pewien problem, wręcz skandal wcielenia, ponieważ Bóg zechciał stać się człowiekiem, a stając się człowiekiem, zostawił nam siebie w Eucharystii, czyli w chlebie tak naprawdę i winie. Chleb, który się kruszy, który gryziemy zębami, chleb, który ostatecznie rozkłada się w kwasie solnym i w jelicie, staje się częścią naszego ciała. Nie można tego zaprzeczyć. Często jest tak, że nieprawidłowo przeżywane prawo chce zlikwidować skandal tego wcielenia. Jest jakoś wbrew temu słowu świętego Jana z początku Ewangelii. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Jakbyśmy nie mogli znieść tego wcielenia, jakbyśmy chcieli na powrót bóstwo umieścić gdzieś daleko od nas, nie dotykaj, a sami być gdzieś w drugim końcu. Czyli prawo źle przeżywane może utrzymywać ten dualizm. Tak naprawdę ci, którzy czasami przeginają w tę stronę, również w Kościele, nie są świadomi tego, że gorszą się skandalem wcielenia. I tak naprawdę, broniąc czci Eucharystii, niekiedy próbują utrzymać ten rozdział. My tu, a ty tam. I między nami a tobą jest wielka przepaść. Drugi pogański sposób przeżywania prawa to jest przeżywanie prawa poprzez ego, które potrzebuje przestrzeni, aby zaistnieć. Mówiliśmy wczoraj w konferencji, że ego istnieje poprzez działanie. A więc również ma to swój wyraz w niektórych rytuałach religijnych, tak jak Jezus to konfrontuje, gdzie ego chce poprzez prawo, wypełnione do ostatniej joty, zaistnieć. Ego chce zadziałać. Można powiedzieć, perfekcyjnie zafunkcjonować. Jednym słowem, co? Zasłużyć. Źle przeżywane prawo staje się funkcją zasługiwania.
Udało mi się wypełnić całe prawo i teraz moje ego zadowolone z siebie może wreszcie zbliżyć się do bóstwa. Podczas gdy chrześcijaństwo znosi zarówno ten dualizm, czytamy, wszystko dla was będzie czyste, wszystko. I chrześcijaństwo znosi to zasługiwanie. Pamiętajmy, że Eucharystia przez pierwszych chrześcijan była spożywana należąco. A więc już bardziej intymnie nie można w postaci uczty. I to, co jest wymagane, to uznanie swojej słabości, a nie wypełnianie prawa, by zbliżyć się do niego. Trzeci charakterystyczny rys to prawo, które w sumie służy do tego, by nie skonfrontować się swoim sercem, z samym sobą. Wykonałem prawo, więc nie muszę więcej o tym myśleć. Tak naprawdę źle przeżywane prawo może subtelnie oddzielać nas od naszego wnętrza i od naszego serca. W skrajnej postaci, gdy mamy do czynienia wręcz z chorobą, którą nazywamy nerwicą natręctw, człowiek musi wykonać cały szereg rytuałów, żeby obniżyć lęk. Unika w tym momencie konfrontacji z jakąś ciemnością w sobie samym. My często możemy właśnie tak nieprawidłowo przeżywać prawo. Nie zastanawiać się nad rzeczywistością serca, tylko spowiadać się z tego powodu, że się nie zjadło mięsa w piątek, nie pamiętając już w ogóle, proszę, że się zjadło, nie pamiętając już w ogóle, dlaczego jest zwyczaj nie jeść. A więc unikasz kontaktu z sercem, wykonując prawo. Dalej, czwarty poziom, w którym fałszywie możemy przeżywać prawo, to umieścić prawo religijne w funkcję tradycji kulturowych i narodowych. Poniżamy wtedy duchowość, a prawo służy nam tylko do tego, by wzmacniać ducha narodowego i patriotycznego. To znów jest coś, co samo w sobie może nie jest złe, bo jest ważna tożsamość narodowa i patriotyczna, ale jeśli religia zaczyna służyć do tego, jest to coś niechrześcijańskiego, ponieważ chrześcijaństwo uwolniło, przynajmniej chciało uwolnić religię z funkcji narodowo-patriotycznej. To było jeden z głównych linii konfliktu pomiędzy Jezusem a pobożnymi Żydami, którzy mówili, jeśli pójdą za Nim, to przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. A więc prawo źle przeżywane może degradować tak naprawdę życie duchowe do walki o narodowość, patriotyzm, co samo w sobie nie jest złe. I ostatni poziom, w którym możemy źle przeżywać prawo, to skostniała miłość. Myślałem, jak obrazowo opowiedzieć, co mam na myśli. Wyobraźmy sobie rodzinę, która raz w roku zjechała się, wszyscy członkowie rodziny, na spotkanie rodzinne i było cudownie, wspaniała atmosfera. I wszyscy mówią, słuchajcie, tyle miłości między nami, cudownie, musimy spotkać się za rok. I przyjeżdżają za rok i jest cudownie. Umówmy się, że za rok o tej samej porze będziemy się spotykać co roku.
I tak się spotykają. I w pewnym momencie ktoś mówi, wiecie co, to jest takie piękne, umówmy się, że jeśli ktoś nie przyjedzie, to nie dostanie dziedzictwa. Że to jest tak ważne, że wszyscy tu powinni być, bo to jest piękne. I znów się zjeżdżają. Ale coraz mniej zjeżdżają się z miłości. W pewnym momencie, któregoś dnia patrzą w kalendarz, Boże, znów musimy się zjechać na to spotkanie rodzinne. I subtelnie pojawia się przykazanie rodzinne, które miało ustrzec coś bardzo pięknego, jako coś, co zaczyna obciążać i staje się zewnętrznym rytuałem. A więc widzimy, że prawo może stać się skostniałą miłością. Przykazania kościelne, które mówią, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił, bardzo blisko mogą być tego problemu. Komu służą? Tym, którzy chcą przyjechać na ucztę, czy tym, których serce już obumarło? Czy ktoś, kto przyjeżdża na ucztę, bo takie jest prawo, jeszcze świętuje? Czy na pewno o to chodzi? A więc widzimy, że prawo w chrześcijaństwie owszem, nadal istnieje, ale jego istnienie uzasadnia wyłącznie miłość. Prawo jest w funkcji miłości. Jest to tak istotne, że może być nawet przekroczone, jeśli miłość tego się domaga. Bo życie nie jest zero-jedynkowe i nie zawsze wszystko da się przestrzegać zgodnie z prawem. Miłość czasem może uzasadniać przekroczenie prawa. Myślę, że problem, jaki papież Franciszek stwarza dla niektórych, może iść w dużej mierze po tej linii, po tym sposobie myślenia. Kończąc, już widzimy, że chrześcijaństwo jest w jakimś sensie niebezpieczne dla religii. Religia utrzymuje dualizm, religia dociepla ego, które zasługuje, religia pozwala czasem obniżać lęk i nie kontaktować się ze sobą. Religia jest mocno związana z kulturą, z tożsamością, z państwem i jest często w funkcji narodowej, także trudno ją oddzielić. I wreszcie religia może stać się skostniałą miłością. Chrześcijaństwo jest niebezpieczne dla religii i ślad tego niebezpieczeństwa dzisiaj znajduje się w Ewangelii. Tak naprawdę chrześcijaństwo nie jest religią, choć może być, i to jest bardzo smutne, przez nas przeżywane, jakby było jedną z wielu religii. Gubimy wtedy to, co nas spotkało.